Ha, wiedziałam, żeby zrobić sobie popcorn. No gdzie on może być? Może pod poduszkami? Co ty wyprawiasz? Przestań pyrgać poduszkami! Sprawdzę pod twoimi nogami. To na nic. Szukałam już wszędzie. O co ci chodzi? Zgubiłam kolczyk. Nie mogę go znaleźć. W sumie to ten liść jest nawet podobny. Daj mi chwilę. Zaraz będzie po krzyku. Klasyka tematu. Długopis 3D. Ale ładna zieleń. Pięknie się świeci. Teraz druga strona. Nawet fajnie się rysuje po liściu. Gotowe. Zdejmujemy. Wygląda jak prawdziwy liść. Teraz dodajemy haczyk do kolczyka. Okej, i oczywiście drugi. Gotowe. Spójrz, co mam dla ciebie. Proszę. Świetne. Idę przymierzyć. Jak wyglądają? Ładne? Jej! Matko, uwielbiam je. Naprawdę wyglądają jak prawdziwe. Piękne. No i proszę, nie musisz się już o nic martwić. Nie ma to jak wojna na poduszki. Au! Moje włosy! Nic przez nie nie widzę. Są strasznie długie. Dobra, poczekaj. Daj mi chwilę. Gdzieś tu była gumka do włosów. Może być. Nie tak szybko. Pierwsza ją zobaczyłam. Ale ja jej potrzebuję. Dawaj! Patrz, co narobiłaś. Ale może wymyślimy coś lepszego? Najwyższy czas na plan B. O, długopisie, dopomóż nam. To będzie naprawdę dobre. Najpierw rysujemy takie linie. Potem zamykamy i wypełniamy. Poczekajcie na rezultat. Białym pędzelkiem namalujcie kilka serduszek. Prawda, że urocze? Dobra, jeszcze jedno. Dodajmy też nieco blasku. Na koniec sklejcie końcówki. I wetknijcie we włosy. Żadnych kłaków na twarzy. Wow! Nieźle. Pojedynek czas wznowić. Jeśli macie podobne plecaki, wiecie, jak to się może skończyć. Pa! Fajna ta orzeszkowa. Co? Nie pakowałam tego. Nie jestem cheerleaderką. Zaraz, to mój plecak. W sumie to nawet mam pomysł. Narysujcie długopisem swoje imię i otoczkę. Moje literki będą śmieszne i bąbelkowe. Wybierzcie dowolne kolory. Wypełnijcie wszelką pustkę. Jak wokół E. Teraz wypełniamy. Nanoście filament tak, żeby litery były dobrze widoczne. Albo żeby podkreślić każde pociągnięcie. Na koniec obwód i łańcuszek. Zobaczmy, kto teraz weźmie nie swój plecak. To nie jest moje imię. Madison? Było blisko, co? Stara dobra metka. Tylko sobie sprzątam. A to co? Ślady po kubkach? I już czyściutko. Tu też? Myślałam, że się ich pozbyłam. Pięknie zeszły. Czas na łazienkę. Na lustrze? Jak to w ogóle możliwe? Zetrę mu to z twarzy. Śpi sobie, kochaniutki. Uff, sporo tego sprzątania. Co? Skąd te wszystkie ślady? To się wymknęło spod kontroli.
Co to? A, długopis 3D. W sumie to mam pomysł. Muszę odmierzyć szklankę. W ten sposób. Teraz narysuję buźkę. Oczka i usta. Patrzcie, jak się uśmiecha. Dobrze, pora na długopis 3D. Wypełnię koło żółtym kolorem. Gotowe. Teraz biały. W tym miejscu. Powieki i usta będą czarne. Jeszcze język. O, ale słodki. Nie mogę się napatrzeć. Mamo, co ty robisz? Nie! Nie waż mi się odkładać tego kubka. Prędko, buźko, ratuj meble! Od dzisiaj korzystasz z podkładki. Mam dosyć zmywania tych śladów. I posprzątaj pokój, panienko. W sumie to podoba mi się ta podkładka. Przepraszam, stoisz przy mojej szafce. Dziwak, że też się uczy na korytarzu. Szlak, dzwonek. Co? Szafka przycięła mi spódnicę? O, naprawdę utknęła. Po prostu ją szarpnę. A, całkiem zleciała. Nie, lepiej nie będę szarpać. O, jaka wielka dziura. Zaraz, zaraz. Tak, długopis 3D. Jak dobrze, że wzięłam go ze sobą. Narysuję coś uroczego i zakryję dziurę. Teraz wypełniamy. Grunt to zakryć dziurę. Dobra, następny kolor. Tę część dziury też zakrywamy. Okej, zakryta. Teraz kilka detali. Najpierw uszka, a teraz urocze oczka. Nie zapominajmy o słodkim pyszczku. O, wyszedł mi przeuroczy lisek. Zakryłam dziurę i mam świetną spódnicę. Ciepły prysznic na dobry początek dnia. To się przyda. Ale to mydło pięknie pachnie. Gdzie mam je odłożyć? Tutaj. O-o. Uważaj, Bella. Będzie gleba. Ha? Lepiej to sprawdzę. Wszystko w porządku? Poślizgnęłam się. A! Pomóż. Znów to samo. Ale może to załatwię. Weźcie gorący klej i nanieście go w ten sposób. Może być brokatowy. Zróbcie prostokąt i dodajcie takie szlaczki. Kiedy wyschnie, połóżcie na górę mydło. Nie ma za co. Wow, dzięki, Vicky. Teraz to można śpiewać bez umiaru. Ale może bez tańczenia? O, właśnie. Dobrze, zapraszam. Udane imprezy. O, nie, nie, nie. Tak się nie bawimy. Nie widziałaś tego? Wpuszczamy tylko w pięknej sukni. Do widzenia. Ech, masakra. Skąd miałam wiedzieć? I co teraz? O, długopis 3D. Tak, wiem, jak rozwiązać ten problem. O, ale ciężka praca. Jeszcze tylko kokardka. To się nazywa suknia balowa. Hej, wróciłam. Wow, jak ty to zrobiłaś? No nic, teraz możesz wejść. Udanej imprezy. Wow, ale piękna suknia. Dzięki, sama ją zrobiłam. Fajny ten klub.